Trzymaj się, panie kolego. Pozdrawiamy, siemano. Natomiast Tomek, to jest odpowiedni moment, żeby kamera pokazała na zbliżeniu piszczel prawą Tomka Sarary, a ty, żebyś opowiedział swoją historię. Tak. Ta walka odbędzie się w boksie w małych rękawicach. Myślę, wiesz co, jak tak ruszasz, to jest trudno ze światłem. Dobra. Opowiedz o tym zmutowanym piszczelu. Kopnięć u was nie będzie. To może inaczej. Już nie bywa. Wrócił do nas dźwięk. Tam jest taki fajny, głuchy dźwięk, taki patrz. To jest sama kość. Plus martwica, nie? Właściwie to jest taki... Tak, zaraz opowiem całą sytuację. No, na dzień dzisiejszy to jest martwica, co na mojej robocie akurat się sprawdza, bo faktycznie ja kopię prawą nogą i nie martwię się, gdzie trafię. Czy w kolano, w łydkę, w kostkę, tak naprawdę to tu nic tak naprawdę nie czuć. To mnie boli kostka w ręce, a nie piszczel. No i to się wydarzyło w trakcie przygotowań do jednej walki i to mało tego wydarzyło się na 10 dni przed samą walką i mało tego ja do tej walki jeszcze nadal wyszedłem. To była walka w kickboxingu, ale żeby skamuflować to, co się wydarzyło, ubrałem długie spodnie, właściwie wziąłem całą tubkę lidokainy, prawie tam wcisnąłem, żeby resztki bólu tego, co tam zostało właściwie odciąć i wyszedłem do walki. Właściwie tak, ktoś powiedział, że Tomek, ta walka była chyba średnia, słaba forma, a tak naprawdę ja wyszedłem bez jednej nogi i wtedy jeszcze parę tygodni później byłem umówiony na operację łokcia, bo ta ręka wtedy tylko tyle się ruszała, więc wyszedłem tak w najlepszej sytuacji w 50% z lewą ręką, z lewą nogą, a to była walka o pas pięciorundowa z dobrym rywalem, bo skoro o pas, no to też nie jest jakimś kelnerem. Wydarzyło się kiedy? Wydarzyło się na przygotowaniach, kiedy byłem naprawdę zmęczony, zajechany. Łapałem je skurcze właściwie po sprintach, to już była ostatnia prosta, ostatni, w ogóle zawsze mianownik, dawaj zrobimy ostatnią rundę, ostatnia akcja, jest mega niebezpieczne, bo zawsze jak się ma coś wydarzyć, to się właśnie wydarzy w tym ostatnim powtórzeniu, na ostatniej prostej. To było chyba ostatni trening, chyba ostatnie powtórzenie. Drewniana skrzynia stała, przepraszam, była jeszcze mała skrzynia, była duża skrzynia i najważniejszym momentem kulminacyjnym tego ćwiczenia było to, żeby zeskoczyć z małej skrzyni i jak największym impetem wyskoczyć na tą dużą skrzynię. No i raz, drugi, trzeci, dobra, dawaj Tomek, piąty, ostatni. Faktycznie była sytuacja taka, że jeśli to byłaby przykładowo mała skrzynia, ja zaskoczyłem z małej, no ja chciałem wychodzić na dużą, to po mnie skurcz w dwójce, w prawej nodze. No i zwyczajnie nie dałem rady tej nogi wyrwać na skrzynię, a przypomnę, stara drewniana skrzynia, kąt 90 stopni, po prostu jeb. Wiesz, że też tak spadłem kiedyś, też mam tu taką dziurkę. No, także właściwie od tamtej pory, kiedy wykonuję to ćwiczenie, to już zakładam ochraniacze na piszczele, żeby się nie daj Boże takie coś nie powtórzyło, a mało tego, jak sobie właśnie przypomnę, co się wtedy działo, jak to był czynnik bólu. No pamiętam, że jak już zahaczyłem, no co, walnąłem się na ziemię, faktycznie trzymałem się za tą nogę, nie chciałem podnosić w ogóle ręki, żeby bałem się zobaczyć, co się tam dzieje pod ręką. I tak jeszcze nie podniosłem ręki, a właściwie głową byłem mniej więcej na wysokości tej skrzyni, na której to się wydarzyło. Ja tak tylko patrzę i mówię do kogoś, za co tam jest na tej skrzyni? A ktoś mówi, kurwa, to chyba twoja noga. I jak tam się doczołgałem do tej skrzyni, to faktycznie widziałem taki kawałek swojej skóry, jeszcze trochę włosów i taki zwyczajnie, taki kawałek mięsa jak z kebaba. Widziałem tego po prostu tą resztkę nogi. Ale dobre. Tak, zhandlowałem koledze, który handluje kebabami. Tak, i faktycznie wrzuciłem do świetnika, no ale po jakimś czasie faktycznie przyszła chwila prawdy, no i mówię, zaglądam po tą nogę. Ale zanim się jeszcze finalnie sam odważyłem, to zobaczyłem, że z między palców mi po prostu wypływa taka prawie czarna krew, taka naprawdę mocno natleniona z takiego głębokiego cięcia. Jak to po prostu otworzyłem, to tam była kurwa fontana, tam się po prostu lało cały czas, nie? Ja przez cały tydzień krwawiłem właściwie, wszystkie pościele w domu, wszystko było zalane krwią, cały czas właściwie, jak coś to zdjąłem, to faktycznie jak zaglądam, to co białe, ta reszka to już jest właściwie kość, którą sobie gdzieś tam sam mogłem zobaczyć, do środka zaglądnąć. No i tak się stało, że straciłem ten kawałek nogi właściwie na 10 dni przed walką i pamiętam, że jednemu z zawodników, jak siedzieliśmy przed samymi walkami, chyba jeszcze przed którąś konferencją, ktoś się żalił na swoje kontuzje, że kogoś coś tam boli. Ja mówię, to czekaj, coś ci pokażę. I podwinąłem, pamiętam, nogę, ktoś mówi, kurwa, Mario, ty jesteś pojebany, mówi, ale dobra, dzięki Tomek, już mnie teraz nic nie boli, nie? No Tomek, to jest tak, że ktoś po takiej kontuzji to by przez 2 tygodnie nie chodził, a ty po 10 dniach walczyłeś o pas mistrzowski. No kurczę, taka robota, taka robota. Ty mi kiedyś opowiadałeś i chciałem, żebyś to powtórzył. Jakie ty masz kontuzje, w sensie, jakbyś mógł ściągnąć czapkę i opowiedzieć o wszystkich bliznach, szramach i złamaniach, bo ty jesteś cały poobijany. Pytanie, ile mamy czasu. Dobra, najpierw zacznij od twarzy i zobaczymy, czy... Nie, no właściwie na twarzy to chyba nic nie widać przecież, bo coś się stało. Nie no, ja pamiętam w ogóle sytuację, kiedy dostałem taki naprawdę ciężki knockout i właściwie mój nos był gdzieś tutaj na policzku właściwie, był tak mocno złamany od samej góry, że ja ledwo widziałem na oko. Jak smarkałem, to już leciało od razu za mnie, nie? To kichawa była w ogóle w drugą stronę. I pamiętam, jak poleciałem gdzieś do lekarza, że faktycznie pierwsza wizyta w szpitalu zaraz po tym knockoucie, lekarz mówi, słuchaj, ja tego nogę stracić nie mogę nastawiać. Ja mówię, dlaczego? Mówi, bo on już był wielokrotnie, kilkanaście razy w życiu złamany, to wymagasz naprawdę poważnej operacji.
No i to tak, no nos faktycznie miał jedną taką naprawdę bardzo poważną operację i z całej masy, z całej serii operacji, które przeszedłem, a za chwilę dojdę do wszystkich, to była najgorsza, najgorsza z najgorszych i właściwie tak, ja do większości w ogóle operacji się nie daję usypiać. Znieczulenie to mnie tylko minimalne, tylko takie, żeby naprawdę gdzieś tam tyle, ile trzeba, ale na pewno nic więcej. No i faktycznie jeszcze miałem pęknięty, przy tym złamanym nosie miałem jeszcze pęknięty oczodół. No faktycznie, no blizny mam tak, no łuki brwiowe pootwierane właściwie z każdej strony. No możemy iść do kończyn, zacznę od lewej ręki. Ja miałem palca w lewej ręce, kciuka złamanego dwa razy, raz w ogóle w czterech miejscach, dlatego jest taki krzywy. Tu miałem rękę złamaną, byłem operowany za dzieciaka. Tu w ogóle mam płytkę, mam przyszyty bicep, za to mam trzy śruby w lewym barku. Ale to jest tylko lewa ręka i pamiętam tak, operacja lewego barku była tragiczna i kontuzja lewego barku też właściwie wręcz mnie wykluczyła z kariery, a to był 2006 rok, czyli 7 lat po tym, miałem 7 lat, jak ja już faktycznie gdzieś się operowałem. Tak, jestem po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych w prawym kolanie, czyli ten ACL był rekonstruowany, miałem złamane dwie kości i śródstopie. Pamiętam, że to zdarzyło się na walce w pierwszej rundzie, tylko że umówmy się, adrenalina w walce jest duża, więc nawet jak kopnąłem i wiedziałem, że coś się stało, to dobra, po prostu coś się stało. I to jest taki idealny też przykład, że pamiętam, że również kiedyś skończyła trzecia runda i gong trzeciej rundy, to ja już idąc do narożnika, czułem, że już na nodze nie mogę stawać, ale przez jeszcze paręnaście minut zdążyłem tą nogą pokopać. Przepukliny miałem obu stron, także mam założoną dziesiątkę. Właściwie miałem dwie operacje łokcia, w końcu ta druga się jakoś w miarę udała, że ten łokieć zacząłem jakkolwiek prostować. Ale patrzcie, to jest zdrowie, moi drodzy, tak tylko przekażemy. Tak, ale właściwie trochę blizn, trochę dziur na tym łokciu. Czegoś nie mówiłem? Coś zapomniałem? Chciałem teraz poprosić o pokazanie twarzy Michała Pasternaka i obszerny komentarz. Co sądzisz? Bo takie historie się rzadko zdarzają. Teko! Ja wie, Tomek, powiem ci, że ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś miał tyle zabiegów. Ale nie, muszę powiedzieć jedno i zgodzić się z jedną rzeczą. Tomek miał rację, mówiąc, że w czasie walki jest taka adrenalina, że nie czujesz nic, ponieważ gdy ja walczyłem w Pekinie i zerwałem wiązadło w pierwszej rundzie, to wiedziałem, że coś mi poszło w kolanie i że gdzieś tam coś poczułem, duży ból. Poszedłem do narożnika i mówię do trenera, że coś mi strzeliło w kolanie. On mówi, to pewnie ci poszło wiązadło, walczysz dalej, nie? No i walczyłem i z rundy na rundę z moim kolanem było coraz gorzej, bo już się chwiałem, jak chciałem uderzyć, to się sam wywracałem i tak dalej. Ale była taka historia, że dopiero jak się skończyła trzecia runda i oni powiedzieli, że nawet jeszcze było coś takiego, że ja biłem gdzieś tego chłopa i myślałem, że jest koniec, bo on mnie zdjął z dosiadu, nie wiem czemu. I ten, to ja mu pokazywałem na kolano, on do mnie, żebym wstawał, bo jest dalej walka. To ja wstałem, dalej się z nim tukłem i w momencie, jak już doszło do mnie, że jest koniec walki, to ja nie mogłem wstać, a tak to jeszcze minutę temu wstawałem i próbowałem uderzać, uderzyłem, wywróciłem się i tak dalej. Ale finalnie też to, o czym mówimy, to muszę wam powiedzieć wszystkim, że naprawdę mnie to przez całe życie najbardziej jarało, że to są takie chwile, nawet o których opowiadamy i one są jakieś, nie wiem, drastyczne, tragiczne, to ja uważam, że właściwie dla takich momentów człowiek żyje, żeby tą adrenalinę wyciągnąć właściwie na takie wyżyny, że nie ma nic ważniejszego niż po prostu osiągnąć swój cel. To było coś, co mnie zawsze inspirowało do sportu, żeby po prostu dojść do takich sytuacji, takich momentów, kiedy... No. Kiedy wiesz, że żyjesz. Niestety musimy kończyć, więc szybkie pytania. Cały czat podobno pisze, że jesteś Robocop, więc Liza, ty się zastanów, czy na pewno Robocop dajesz staremu Muranowi, czy jak dajesz Tomkowi Sarażę i w jaki sposób można to wyjaśnić. Nowa ksywa. Natomiast ty mi, Tomku, powiem. Chyba trochę się mnie martwię o to porównanie, nie? I tu Kaniowski, co ty podkręcasz?